Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Odwagi. Jesteśmy na 27. biegu niepodległości w Warszawie. Na 10 km dzisiaj będę biegł. Czy mi się to uda? Wątpię, ale postaram się i zobaczymy, co z tego będzie. Także zapraszam na relację z tego, jak grubasek internetu biegnie na 10 km. Część biegających będzie biegła w białych koszulkach, a niektórzy w czerwonych. Dzięki temu wszyscy biegający utworzą jedną gigantyczną flagę Polski. Fajny pomysł. Jesteście wszyscy młodzi, bo widzę tu samych pięknych, młodych, wysportowanych ludzi. Bardzo mnie to cieszy, że jesteście dzisiaj z nami. Słuchajcie, no mam nadzieję, że część z was mimo wszystko gdzieś tu w tym tłumie jest i biegniecie razem ze mną. Zobaczymy, czy damy radę. Ruszyliśmy, na razie powoli, powoli, małymi kroczkami. Zaraz będziemy biec. No i powodzenia życzę wszystkim. Ruszyliśmy, zobaczymy. Będzie to życiówka, ponieważ jest to mój pierwszy bieg w życiu w ogóle, jakikolwiek, więc zobaczymy, jaki będzie czas. Na pewno nie będzie miażdżący, ale od czegoś trzeba zacząć. Tak, słuchajcie, no już jest pierwszy kilometr za nami. Daleko nie będzie. Teraz wam mówię, ale trzeba mieć odwagę, żeby się podjąć takiego wysiłku. No zobaczymy, może następny dzień pójdzie trochę s***ować. Ktoś mi 10 lat temu powiedział, że będę kiedyś nagrywał filmiki z biegu, w którym biorę udział, ten go wyśmiał zaraz po pizzą i po kruszkowską, śmiejąc się szyderczo. Gdzie zbłądziłem, moi drodzy, gdzie zbłądziłem? Ale byłyby ja, jakbym dostał zawału teraz. Pat na trasie. Ale wiosę. Odwaga. Odwaga płynu ze szpitala. 2 kilometry za nami. Jeszcze 8. O, czy to jest? I przed nami... 7,5. 7,5. Nie. Przed nami dość trudny element trasy, czyli wejście na wiadukt. W programie Odwaga mamy eskortę samej policji, żebym biegł bezpiecznie. Bardzo miło. Zaraz przed nami połowa. Tak, połowa 5 km. O dziwo, póki co mało mamy, przynajmniej ja mało maszeruję. Staram się utrzymać bardzo, bardzo wolny trucht. Czyli nie ma tragedii, nie ma tragedii. Zaczęliśmy 9 kilometr, czyli właściwie jesteśmy już na ostatnim 1000 metrów. Ja mam zgon już, jest ciężko, jest bardzo słabo, bolą mi strasznie ramiona. Mimo nogi mnie nie bolą, raczej dzięki butom, ale ramiona mi odpadają po prostu. Jak się ty się czujesz, Arturze? No ja powiem szczerze, że też myślałem, że będzie lepiej, to już jest trzeci raz, kiedy biegnę w tym biegu. Dawniej kondycja była trochę lepsza, nie głównie znowu nogi bolą, szczególnie stopy. Meta już na horyzoncie. Tak, meta już na horyzoncie. Nie, naprawdę jest gone. Słuchajcie, to jest mój pierwszy bieg w życiu. Pierwszy kilometr, 5 kilometrów poszło nawet spoko. Ale od 7 jest naprawdę ciężko. No ale jest meta, właściwie skończyliśmy. Bo ja jestem zadowolony, nieważne jaki mam wynik, nie interesuje mnie to. Udało mi się w miarę przebiec, część oczywiście przemarszowałem, ale 10 kilometrów pierwszy raz. Nice, polecam każdemu. Dzięki wielkie za to, że oglądacie.
może kogoś to zmotywuje. No jeżeli mi się udało przebiec 10 km, no to już wam się na pewno uda. Beka. Dobra, dajemy gazu. No i udało się. 10 km. Odwaga, odważyłem się. Bo nie wiem, czy to powtórzę kiedyś, ale nice. Prawdę nice. Kurczę, mamy medale. Mamy medale, proszę państwa. Proszę państwa, to jest pierwszy dowód mojej aktywności sportowej od czasu podstawówki, kiedy zostałem drukowany na drukarce firmowej dyplom. To jest prawdziwe, to jest medal. Wow. Wow, udało nam się przebiec, odebraliśmy medale, medal za moje pierwsze 10 km w życiu. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Ja z mojej strony chciałbym podziękować organizatorom za to, że mnie tutaj zaprosili, żebym mógł się przetestować i zrobić coś ze swoim ciałem w końcu. Buty spisały się na medal. Wierzcie mi, że to jest w ogóle inna forma biegania w takim obuwiu. Jeżeli chcecie kupić buciki New Balance, to macie szansę na zniżkę do końca listopada. Szczegóły całej tej promocji znajdziecie w opisie filmu. Ja serdecznie bardzo wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dać łapkę w górę za to, że przebiegłem te 10 km. No i co? No i widzimy się w kolejnym odcinku Odwagi. Ciao!